Dobra, Tomek, a skąd macie tyle tych jogurtów? A to taka nasza mała tajemnica. Dobra. Mówię, w porządku. No chyba też. Siemanko, miłośnicy detailingu. Jak widzicie, my jesteśmy dzisiaj w trasie. A dlatego, że jedziemy na szkolenie z wyciągania wgniotek. Czyli kontynuacja w sumie serii z PDR-ami. W pewnym momencie się po prostu poddaliśmy, ale jedziemy w miejsce, które będzie dla wielu zaskoczeniem. A zobaczcie, co mamy z tyłu. Jedziemy na 5 dni. Jedziemy na 5 dni, jedzie dwóch chłopa na 5 dni, a cały samochód bagaży. A dlaczego takim tyle bagaży mamy? To dowiecie się później. No bo spędzimy tam 5 dni i jakoś postanowiliśmy sobie te 5 dni zaplanować. Oczywiście szkolenie szkoleniem, ale te szkolenia trwają tam do godziny 16 czy 17. A czy jest piękna pogoda, to też chcielibyśmy troszeczkę z tego skorzystać. Zaplanować i umilić, więc wydaje mi się, że w tym momencie widzimy się na miejscu. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Mieliśmy mały problem z materiałem z pierwszego dnia. Mamy dzisiaj trzeci dzień, ale tak troszeczkę, że tak powiem, do przodu wybiegnijmy. Więc jeszcze raz przywitanie z chłopakami. Także siemanko, miłośnicy detailingu. Jesteśmy w bardzo sympatycznym miejscu, za nami stoją fajne furki, a to też w międzyczasie pokazuję wam w przebitkach. Ale nie ma co tutaj przedłużać, przejdźmy do przedstawienia tutaj właśnie naszych trenerów, techników właśnie PDR. Tutaj mamy Tomka i Łukasza. Witamy. Możemy chłopaki powiedzieć o sobie. O sobie powiedzieć, dobra. Cześć, nazywam się Tomasz Bajer. Jestem technikiem i trenerem PDR-ów, czy też PDR-u. Tutaj jest mój trener technik. Sensei. Mentor. Jest, na pewno trochę tak. I wspólnik i kolega, biznes partner Łukasz Lewandowski. Kuzyn, sami wiecie kogo. Dokładnie. Dokładnie. Ale teraz tak naprawdę jest, czy na żart? Nie zostałem piłkarzem. Nie możemy tego powiedzieć. Dobra, Tomek, ja... Nie, robimy sobie jaja, już się znamy, jest na spokojnie, na luzie, więc tak. Ale ja w twoje słowa troszeczkę nie wierzę, bo obiecałeś wszystkim widzom, że zostaniesz ambasadorem na Jamajce, no i nie wyszło. No i niestety nie zostałem ambasadorem na Jamajce, ale robię to, co kocham. Myślę, że robię to dobrze, robimy to dobrze tak naprawdę i to jest najważniejsze, to się liczy. Tak, jakby ktoś jeszcze nie skumał, o co chodzi, Tomek zagrał kiedyś w kilku filmach, między innymi Chłopaki nie płaczą, czy też Poranek Kojota. W tym pierwszym grał Laskę, a w tym drugim grał Siwego. Także też fajnie, że gdzieś tutaj zgodzili się, żeby nas po prostu przeszkolić. Jesteśmy im za to mega wdzięczni. I też fajnie, że to przywitanie robimy na trzeci dzień, bo już też przez te trzy dni zdążyliśmy się nieco poznać i też już nawet w jakimś stopniu zakolegować. Mam nadzieję, że to koleżeństwo się będzie coraz bardziej rozwijać. Tomek nic się nie odzywa, to nie jest tym pewien. Będzie wszystko dobrze. Łukasz, powiedz mi, ile ty masz lat doświadczenia, bo... W tym roku będzie 10. rok, jak zajmuję się usuwaniem gnieceń. Jako trener pracuję, jako szkoleniowiec pracuję już na pewno 5 lat. Spokojnie. Czyli jest doświadczenie. Jest doświadczenie. A wiecie, to jeszcze jest takiego fajnego, że chłopaki mają mega duże doświadczenie, prowadzą szkolenia, ale jeszcze do tego sami doszkalają się i dążą do jak największej perfekcji w tym, co robią. To też właśnie jest bardzo fajne i bardzo istotne, że nie to, że nauczymy się starych metod tutaj właśnie wyciągania wniosek, ale także gdzieś liźniemy tych nowszych metod wywodzących się nawet ze Stanów czy też z Litwy, tak? Bo byliście ostatnio na szkoleniu gdzieś tam w Litwie. Byliśmy u generalnie jednego z myślę, że nie będę mówił najlepszego, ale jednego z najlepszych szkoleniowców, jeżeli chodzi o poziom światowy, Kazmierasa Kaza Stankiewiczusa, znanego jako Stanliner. No i poznaliśmy jego metody. Myślę, że za jakiś czas zaawansowanych gdzieś tam już techników będziemy tych metod uczyli.
na dzień dzisiejszy sami tak naprawdę jeszcze się dokształcamy, sami jakby praktykujemy tego, czego się nauczyliśmy, żeby no, móc dobrze tak naprawdę wykonywać naprawy przy tej metodzie. No i żeby ona tak naprawdę nam jak najwięcej pomagała w tym, co robimy. Czyli człowiek to tylko podpiera to takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie. Bo nawet jak Łukasz ma 10 lat doświadczenia i tak pewnie niektórymi tak rzeczami jest. Byłeś... Tak, dużo rzeczy zaskoczył mnie swoimi metodami. Dużo rzeczy poznaliśmy takich jakby od kuchni. Część amerykańskich patentów, którymi się zachwycaliśmy, albo cała branża kilka lat temu poznała. Okazało się, że pan Kaziu to są jego patenty i prototypy sprzed dziesiątek lat, tylko dopiero ktoś tam poznał niego i niektórzy pozakładali nawet firmy i produkują jakieś tam część narzędzi na patentach, które pan Kaziu nam wyciągnął szufladę i pokazał. To je moje. To. Ile pan Kaziu ma? 55 lat doświadczenia, zaczynał jako 15-letni chłopak. Myślę, że tak naprawdę on zaczynał nawet trochę wcześniej, ale gdzieś tam liczy od tego momentu, jak 15 lat skończył, bo pewnie już wtedy w miarę zaczynał gdzieś tam coś czuć i zaczynało mu gdzieś coś wychodzić. No tak. Jeżeli chodzi też o same szkolenie PDRP, czyli to jest firma chłopaków, to jest jedna z najbardziej, jakby to powiedzieć, może nie wiarygodnych, bo wiarygodnych... Ja to podlinkuję. Tak, jest to jedno z najlepszych centrum szkoleniowych właśnie PDR w Polsce, także jakby ktoś miał ochotę skorzystać tutaj właśnie z treningów u chłopaków, to jak najbardziej polecamy. Mega wielkie doświadczenia, mega wielka wiedza i też jest doskonale przekazana, także jak najbardziej na pewno pieniążki zainwestowane w to szkolenie wrócą Wam się w najbliższym czasie, ponieważ będziecie mieli wszystko przedstawione i pokazane jak na tacy. I bardzo fajnie, że ten właśnie początek tak naprawdę robimy w trzecim dniu, bo teraz jesteśmy w 100% faktycznie powiedzieć, że na szkoleniu nauczycie się bardzo dużo, a tymczasem zapraszamy Was na halę do chłopaków. Wiecie sobie na białym świetle, czarne maski, kolory. Żółte światło ciepłe, srebrne, ale jasne, nie grafity, bo grafity to już będziemy sobie białego używali. Też nie można wszystkiego brać, to co jacyś tam amerykańscy guru powiedzą, że o to jest fajne, to tym się super pracuje. Nie wszystko się sprawdzi, nie wszystko się przełoży na polski rynek. No chyba, że tak jak ty, no, targasz samochody ze Stanów, no, to jest inaczej, nie? Bo no, inaczej się naprawia Dodge Rama, który ma takie płaty drzwi, taki błotnik, ma inną blachę, a co innego jest, przyjedzie ci Yaris czy... I też ma takie drzwi. Ulubione auto polskiego rolnika Dacia Duster. O. No i też gdzieś nie wszystko w Stanach już robią przy tych wielkich Escaladach, czy tych mają lampy w rozmiarze 65 cali, czyli mamy dwie takie lampy. Powinny mieć przynajmniej na dwa, żebyście nie musieli co chwilę wyciągać, żebyście mogli sobie wkręcić na przykład jedną z gumową nakładką, drugą bardziej jakąś taką ostrą, ale przede wszystkim stalową do wykańczania. No ale tutaj koszt jest około 2500 zł. To nadal się wydaje, że jest dużo, ale przy jakby cenach drutów i tak dalej, uwierzcie mi, że to wcale taka zła cena nie jest. Tym bardziej, że sztywność jest fajna, dobrze się na nim pracuje i nie jest też tak naprawdę ciężki. A propos dobrych narzędzi. Prawda jest taka, że dobre narzędzia niestety, ale muszą swoje kosztować. Je trzeba zahartować, to musi być użyty odpowiedni materiał. Większość firm, które tutaj mamy, to są firmy amerykańskie. Sprawdzone od lat, na nich działają technicy. Łukasz działa 10 lat, ja 5. Nie ma
sytuacji praktycznie oprócz jednego razu, ale to też tak naprawdę była bardziej gdzieś tam nasza tutaj powiedzmy wina, żeby coś nam tutaj strzeliło, żeby któryś z nich zawiódł i nie moglibyśmy pracować, bo nie wiem, złamał się czy coś. Główny włącznik macie tutaj w tym miejscu, czyli tutaj macie odcięcie baterii, soku z baterii w momencie, w którym gdzieś tam potrzebujecie. Potencjometr, teraz ona jest maksymalnie włączona, ale możemy sobie tą lampę przyciemnić, bo nie zawsze potrzebujemy pracować w mega rozjaśnionej lampie. Ten jest chyba jeszcze twardszy, ale przez to, że ma mega dużą twardość, jest bardzo kruchy i tak średnio jej polecamy, bo nawet od uderzeń tutaj się rupią, a potrafiły przy którymś uderzeniu normalnie tak już pęknąć na tym, no, gdzieś je zostawiliśmy, żeby pokazywać. Ten prawie ma takie gumowe nakładki, możemy sobie założyć, żeby mamy. Co jest ważne, jeżeli chodzi o pika, on dużo dziwne rzeczy, pręty drogie, jakieś piki, piki, nie piki. Które dla wielu, dla mnie też było zaskoczeniem, jak to wprowadzili. Fajne? Ciężko mój mózg miał ogarnąć, jak to musi być fajne. Pobijać. I teraz tak. Używamy głównie dolnego paska, wynika to z tego, że jak zaświecicie sobie tylko ten dolny, on będzie wam się od razu tutaj odbijał za uszkodzenie. Czy to będzie górka, czy to będzie dołek, bo tak naprawdę chcecie, żeby on był kawałeczek za górką, bądź kawałeczek za dołkiem, bo jak patrzycie sobie od góry, bądź też później, jak zaczniemy sobie odsuwać coraz dalej, będziecie schodzili sobie na nogach, zawsze chcecie, żeby odbicie tego tutaj paska LEDowego było od razu za uszkodzenie. Nie żadne podróby, nie żadne grzybki gdzieś tam, nie wiem, z Allegro, AliExpress i tak dalej, paczka za 15 zł czy tam za 10 i szedł 20 grzybków, bo one nie będą robiły roboty. Uwierzcie mi, grzybek niestety musi swoje kosztować i my o tym wiemy. Trochę ich przerobiliśmy. Normalnie za jeden grzybek około 15-16 zł tutaj trzeba zapłacić. Załóżmy, ja bym przykleił tego dużego, ale załóżmy, że ja nie mam do końca pewności. Jeszcze nie mam tego doświadczenia, jeszcze nie czuję tego wszystkiego tak dobrze. Ja wolę w tym momencie przykleić tego mniejszego grzybka. Właśnie z tego względu, że będziecie po tej bezpiecznej stronie, będziecie na pewno mieli mniej później do naprawiania, jeżeli się okaże, że przykleiliście grzybka dużego i przykleiliście go za dużego i macie więcej do naprawy. I macie więcej do naprawiania niż tak naprawdę chcieliście tutaj sobie. Tak, utrudniacie sobie naprawę całą. Mamy teraz styk. Pytanie, czy za pulę faktycznie trzeba dać milion monet? Mogę ci za tysiaka mogę go sprzedać. 1200 kosztuje normalnie. Czy on używany, porysowany, jak no ja klienci miałbym takim porysowanym wnioski wyciągać? Wypoleruję ci. Czy trzeba dawać faktycznie miliony monet? Na pewno nie. Ten kosztuje coś koło 750 zł. Jak najbardziej tak. Uważam, że to jest najlepszy puller, jaki znam. A wersja AliExpress za 160 zł. Generalnie tu jest Carrefoura za 100 zł z zestawem. I daje radę? Daje radę, aczkolwiek nie chodzi tak fajnie jak ten. Ten ma dodatkowe jakby jeszcze rozwiązania. 10% ceny tego, no oprócz tego, że ten jest z aluminium zrobiony. I ma grawerka. Działać, i ma grawerka ładnego. Ale wiesz co, Łukasz, ten mi się bardziej podoba. Za tysiaka go wezmę, jak go wypolerujesz. Dobra. Nie chwytamy tu w tym miejscu. Dlaczego? Zmniejszymy siłę uderzenia? Nie. Dlatego, że jak ja to będę trzymał teraz pociągnę z pełną mocą, oderwę tego grzybka, motek automatycznie pójdzie mi do góry, grzybek mi gdzieś pofrunie. No to ten jest plastikowy, który z tego teflonu jest sporo mniejszy, jest też bardziej płaski. Dentcraft, który jest dosyć ostry i twardy, ale jednak plastikowy. VIP metalowy, taki do wykańczania. Jego głównie się używa przy wypychaniu drutami. Jak nam się zrobią pikselki, za mocno popodnosimy takie pojedyncze, takie te pikselki, hotspoty, różnie to nazywają, do powbijania, do korekty tego, co nam za mocno. Tu jest też kowadełko z VIP-a. Dużo go używam najczęściej na podwójnych blachach, gdzie mamy mastyki do powbijania. Trzeba tylko na sam środeczek. No, ty chyba coś już nie coś potrafisz. Ciebie w garażu przecież testowałem.
Lekko dociśnij. Myślisz, że jest git? Myślę, że się okaże. Myślę, że się okaże. 6 sekund. Jak się nie odklei, to znaczy, że też jest dobrze. Jak się odklei, no to jest... Czekaj. Bo trzeba przyklejać jeszcze raz. Sobie zakładam. Rwiwać pan. Palce sobie zakładam tutaj, żeby nie ten. To zależy od bardzo dużo zależności. I to też zależy... Posłuchajcie, to też dużo zależy od tego... Elegancko. Jakie mocne chcecie pociągnąć. Bo możecie się przykleić, na przykład odczekać sobie 4 sekundy. Jeżeli będzie odpowiednia temperatura, jakby on się zwiąże, to pociągniesz i z tą samą siłą mniejsze przeciągnięcie zrobisz, niż jak poczekasz i z tą samą siłą po 10 sekundach oderwiesz, prawda? Łukasz się przestawił lampę i ogólnie wgniotka jest dalej. Ta druga wgniotka powstała specjalnie dla Dawida, także możecie sobie ją zobaczyć. Jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. O, tu ją widać. Ty ogólnie ja zaczynam to czuć. Pomimo tego, że wcześniej miałem gdzieś z tym styczność, ale byłem totalnie zielony. Patrzę się na Mateusza, mówię do niego, ale w sumie to też była informacja dla was. Naprawdę pierwszy dzień, a jestem zadowolony. Uwaga! Nie tak! Musisz zatkać tą dziurkę, żeby ci nie wyleciało. A ja chciałem, żeby widzowie zobaczyli. Ale nie, no bo tak ma być zatkane. Uwaga, walę! Ale górka jest. Górka jak Kilimandżaro. Słuchajcie, to jest to, o czym mówiliśmy i dlatego nam jest potrzebny cały samochód zapakowany. Nie możemy być tacy normalni jak reszta osób na szkoleniu i pójść spać do hotelu, tylko stwierdziliśmy po prostu, że stawiamy na niestandardową jakąś tutaj noclegownię, że tak powiem. Noclegownię. Ogólnie rozbijemy sobie namiot w lesie. Niedaleko wody, jest bardzo sympatycznie, jest to teren, który utrzymuje ZHP, bo generalnie jakiś hufiec, gdzieś znaleźliśmy to w internecie. Chodzi o to, że mieliśmy już zarezerwowane gdzieś tam miejsce w Bożkowie, ale niestety nie podobało nam się, ponieważ nie było bezpośredniego dojścia do wody, były płoty, były bramki. My na ryby, my chcemy ryby połapać. A my chcemy sobie troszeczkę powędkować, tym bardziej, że chcemy powiązać gdzieś te pożyteczne z przyjemnym i dlatego jesteśmy tutaj. Największą teraz dla nas misją będzie rozłożenie tego namiotu, ale mam nadzieję, że pójdzie nam dosyć szybko, bo chcemy jeszcze dzisiaj troszeczkę pospinningować, póki jest jasno. I wieczorkiem sobie pójść jeszcze na... tam są takie pomościki, już byliśmy oczywiście obczaić. Chcemy sobie po prostu jeszcze powędkować tak do późnych godzin wieczornych, także mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj z nami do samego końca, także jutro i pojutrze. Mati! Mój namiot jest już rozłożony. Ale to już nie jest namiot na deszcz. To jest namiot festiwalowy. To możesz sobie rozstawić, żeby... Sam jesteś festiwalowy. To jest dwusekundówka z Decathlonu i on już jest gotowy do spania. A i on jest osobowy. Nie będziesz spał ze mną w namiocie. Pomogę ci rozbić twój. Ja mogę spać w samochodzie. Ja powiem wam szczerze, że tyle już po festiwalach się najeździłem i dla mnie spać w kombiaku to jest nic... Ale tam nie ma miejsca. Ja wyrzucę wszystko do twojego namiotu, wrzucę wszystkie graty i się wygodnie położę na materacie. Nie, ale dany. Spoko ogólnie. Ty, ale ty duży jest ten namiot. Duży jest, no. Zobaczcie, 6 rano i to jest naprawdę śliczne. Wyjeżdżamy na drugi dzień szkolenia, mamy 20 minut na dojazd, czyli akurat będziemy w punkt. Będziemy za 36. Czemu za 36? No bo tak pokazuje nawigacja. Naprawdę? Chciało ci jeszcze na ryby iść. No, bo byliśmy już sobie rano, nie mogliśmy się tutaj gdzieś powstrzymać i wzięliśmy jeszcze spinningi, poszliśmy jeszcze chwilę porzucać. Oczywiście Dawid niby mówi, że miał branie, a tak naprawdę to wydaje mi się, że to było po prostu, był po prostu zaczep. Ty po prostu z zawiści i z zazdrości mówisz, że to... I tak złapałem więcej ryb niż ty. Yeah. Dawid wczoraj złapał jednego konia na spinning, a ja złapałem małego leszczyka i małą płoć. Idzie ziomeczek. I idzie pan nas tutaj otworzyć bramę. No i jedziemy dalej, pan nam otworzy szlaban. Jeszcze tylko szybka wizyta na jakiejś stacji benzynowej. Szybka kawa, może po jakimś hot dogu i
widzimy się na miejscu. Dzisiaj będziesz dalej tak negował robotę naszą, czy nie? Bardziej. A ty jak zawsze kawusia, tutaj szmerki, bajerki, fajka, śludzek zamiast za robotę się brać. Dzień bez kawy, dzień stracony jest dla mnie. Chcesz ci pomóc, czy coś? Dzisiaj tom mamy od rana? Mówicie, że te gniotki by lepiej wychodziły, jak Tomek zaznacza nam tu, to my będziemy zmazywać i dalej tu, może nie potrybi. Nie, to jak coś tak grub. Nie. Posłuchajcie, na kleju nie było nikogo tutaj do tej pory, kto zrobiłby tak, żeby było idealnie, w szczególności przy tych już dużych gniotkach, takich typowych parkingów. Wy nie widzicie tego jeszcze, to jeszcze jest za wcześnie, na to jest potrzebny czas. 3 miesiące to jest takie minimum, gdzie zaczynacie to wszystko chwytać, to się gdzieś tam ciągłej pracy, nie? Ciągłej tak pracy. Jest, praktyki. I? Przy środku. Wiesz co, no, zrobiłem kropkę, przyjrzałem się jeszcze parę razy i jakby było źle, to bym star, nie? Dobra, trzeba szarpać. O, panie. Panie, ale w gniotkach na suficie się zrobiła, jak ty żeś tu walnął. Delikatnie się zrobiła teraz góreczka. Kreskę? Takie kreski tylko tu na szkoleniu. Już cię puszczam do twojej dobra, kreski. Dzięki, poczekaj, sobie tylko sprawdzę, która świecóweczka będzie lepsza. Niebieską chyba będzie fajniej. Dobra, to nie jest mus, ale możecie tego używać. Jakby na poziomych elementach ja bym tego tak dużo nie używał, w szczególności dlatego, że będziecie raczej dobrze widzieli, ale na pionowych elementach, w szczególności drzwi, na błotnikach również to się może zdarzyć. Może być czasami taki moment, w którym widzicie fajnie w świetle, nakładacie sobie na grzybkach klej i później patrzycie i nie do końca widzicie. I ten klej wam zbyt szybko wysycha. A jak wiecie, potrzebujecie takie 4 mniej więcej sekundy od momentu, w którym nałożycie ten klej, żeby się przykleić. No i nie możecie używać poski, której używaliście do tego, żeby sobie tam kropeczkę robić, no bo to jednak będzie coś, co będzie przeszkadzało w dobrym wiązaniu się z klejem. W kształcie takim 90 stopni gdzieś zagięte mniej więcej, no te, który stopień nie chodzi, podwójnie gięty, żeby fajnie się pracowało. Mamy je w różnych długościach. Nie można. Generalnie musicie pamiętać też o bardzo ważnej rzeczy. Podwieszamy się tylko po zewnętrznej części wzmocnienia. Nie wolno wam się podwieszać tu na tym wzmocnieniu. Jak tu się podwiesiecie, no nie tylko. Może być sytuacja, że będzie bardzo mocny klej, będziesz coś wypychał. Zacznie ci ściągać to wzmocnienie w dół, tam się okaże, że usunąłeś, a tutaj będziesz miał po prostu taką wielką jatę. Wtedy trzeba to wzmocnienie odciąć. Dokładnie 11 plus 3 kółka, 14 punktów i to jest to, co ja chcę zobaczyć. 14 punkcików takich dokładnie fajnie trafionych. To nie jest ćwiczenie na szybkość, to jest ćwiczenie na precyzję, na to, żeby wyczuć, co tutaj się dzieje, wyczuć narzędzia. Nie pompujemy. To nie ma być na zasadzie, że wy się tam dostaniecie i pompujecie. To ma być jedno pchnięcie, kiedy wy się zatrzymacie w odpowiednim momencie i nie przepchniecie sobie tego za bardzo. Czy robisz tu? Teraz już jest lepiej. Teraz Tomka zawołam, niech on zadecyduje, czy ty dobrze robisz, czy nie robisz dobrze. I co ty... No nie trafiasz. No nie no, stary, no, co ty będziesz mówił, czy ja trafiam? Ty, czy... Tomek trafił, ty nie trafiłeś. Jest dobrze, leci. Jest dobrze. Zobaczymy, jak ty będziesz zaraz trafiał. Ślepy jak kret. Incepcję robimy. Delikatne do zatrzymania, a nie... Okej, okay, naokoło. A powiedz mi teraz, bo ja też tak zrozumiałem, jak ty, że my mamy wypchać aż dziurę tak. Też myślałem, że chodzi o to, żeby zrobić taką dziurę. Przecież tu nie ma gniotek.
My po prostu źle zrozumieliśmy, Tomku. To nie, że przegiął Mateusz, tylko my myśleliśmy, że mamy wszędzie zrobić takie dziurki. A, okej. Okay. A to nie o to chodzi. Ale dobrze, nie, jest bliziutko, wy widzisz, więc to jest najważniejsze. Ja widzę, że widzisz. Jakby to było, wiesz, tam z pół centa od, a jest tylko centymetr, to by było, wiesz, to byśmy mieli problem. Ale tutaj ginie. Jak mi ginie już kontrast, ja nie do końca czuję, co się dzieje. Lampa trochę do tyłu. Schodzimy niżej. Od razu widzicie, co tutaj nam jeszcze zostało, co jeszcze jest do wypchnięcia, ale ona nam się już wyłagodziła. Wracamy sobie z powrotem. Proszę cię. Mniej. Na razie jeszcze robicie bez obrotu lampy. Można powiedzieć, że pierwsza taka wgniateczka usunięta, na ile to co byś powiedział, że ją usunęliśmy? No jakieś 90. Dobra. Kamerę nie słyszę. Jaka to jest ciężka robota. Ja to się zastanawiam. Gdzie ty to masz to? No już tak zrobiłem, że nie widać. Tu jest. Od przodu możesz pokazać. A może ci po prostu dach odcięli, kurde, i 20 tysięcy dzieli. Widać tam coś? Coś tam widać. Delikatne pchnięcie. Każde delikatne pchnięcie wychodzi. No i tyle było z Dawidka. Telefony ważniejsze dla niego niż kręcenie odcinka, ale u mnie też już dosyć ładnie wyszło. Dobra, już czekaj, bo tym miał wyjść. Tu były, nie są strzałki, tam była moja wniotka. I nie ma. Siemanko, miłośnicy detailingu. Nie no, czekaj, my już się witaliśmy. My już się witaliśmy. Jesteśmy już po szkoleniu. Po drugim dniu szkolenia. Po drugim dniu szkolenia. Coś tam już wiedzy liznęliśmy, że tak powiem. A teraz już troszeczkę tak na relaksie, na spokojnie. Wyszliśmy sobie na rybki. Spacerujemy sobie. Cały dzień padało, ale na szczęście przestało padać. Także dzisiaj spokojna noc w namiocie. Chyba spokojna, bo to jeszcze wszystko może nie, się wyczarować. Nie, to już nie będzie padać, to już... Ale teraz zobaczcie, bo wam nie pokazaliśmy, w jak bajkowym miejscu spędzamy ten czas po szkoleniach, a tam gdzieś na górze jest nasz namiot. You know I'm gonna feed them if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. And you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the... I witamy w trzecim dniu. Powiedz mi, Mati, albo w sumie Tomek, ty też odpowiedz na to pytanie. Myślisz, że już Mati jest zaawansowanym technikiem PDR? Zaawansowanym, bardzo zaawansowanym, tak jest. Zaangażowanym, ale czy zaawansowanym? Zaangażowanym bardzo. Dobrze, dobrze. Tylko tutaj wiesz, bardziej tego ślimaczka. A zaawansowanym? Trzymaj. Zaawansowanym to myślę, że tak w piątek wiesz, będzie, tak. W piątek będzie już zaawansowany. No. Dobra, i tu delikatnie bliżej czasu. Mistrz patelni. Cię na tym tu z tyłu, na tym ciemnym. Dobra. Bo wiesz, o co chodzi. Stopniowo, żeby ładnie podchodziło to i żeby się nam wyrównowało jak najbardziej. Opa, wyszło. Wyszło szydło z worka. Generalnie zasada jest następująca. Pokaż Mati, co ci tu Łukasz zrobił. Wniotkę mi taką małą zrobił. Małą? Na rancie. Malutkę. Zostaw, nie dobijaj. Wracam teraz się do deski. Cyk, fuk. Nie mam wniotki. Dziękuję. Który to dzień? Który to dzień? Trzeci. Ty już coś nie coś potrafisz. Tutaj delikatnie się teraz na ostro się wyprowadzi. Nie, jeszcze ty. Jesteśmy po trzecim dniu szkolenia i w sumie jest to ostatni dzień dzisiejszego, nagrywany na dzisiejszy odcinek. A jeszcze na sam koniec, na pożegnanie, jedziemy do Poznania. Będzie tam walczył jeden z naszych trenerów w sobotę. Dzisiaj jedziemy na ważenie. Jest to walka charytatywna, ale wydaje mi się, że Łukasz powie coś więcej na ten temat, bo lepiej jest obeznany, jeżeli chodzi ja o... Ja przejmę patyczek. Łukaszu, wytłumacz widzom w ogóle, co to jest za walka. I przede wszystkim jest to cel charytatywny, także na plus. Dobrze. Biorę udział w walkach w gali bokserskiej Business Boxing Polska. Jest to taka organizacja, w sumie spełnia marzenia młodości. Można wyjść do
zgłaszamy się tam, trenujemy 2 miesiące pod okiem trenerów, po 2 miesiącach bierzemy udział w uroczystej gali, tak jak prawdziwi zawodowcy. Właśnie dzisiaj jedziemy na ważenie, oficjalny face to face, dopiero poznam swojego przeciwnika. Przy okazji spełnienia marzeń starych dziadów, tak jak ja. Ja mam możliwość zaprezentowania się przed publicznością, wystąpienia na ringu przed pełną salą widzów. A przy okazji wspieramy też szczytne cele. Gala w Poznaniu, wspieramy Fundację Ratownictwo Motocyklowe Polska. Dla tych, którzy gdzieś tam się znają, jest to fundacja, która kupuje, zarządza w sumie i ogarnia temat ambulansów motocyklowych. No wiadomo, motocykle w dużych miastach są w stanie dużo szybciej dojechać do wypadku, do jakichś tam pacjentów, bo mijają korki i są pierwsze. Ja spełniam swoje ambicje jakieś sportowe, spróbuję z rywalizacji wygrać, ale nie o to chodzi. W ringu, a przy okazji no, też wspieramy jakieś charytatywne cele. I kiedy będzie walka? Będzie w sobotę i gdzie można zobaczyć? Walka będzie w sobotę w hotelu Nowotel. Myślę, Poznaniu. Że w Poznaniu. Gala zaczyna się o 20:00. Transmisja gdzieś chyba na kanale YouTube'owym albo na Facebooku. Znajdziecie też sobie. Dla chętnych, jak ktoś chce znaleźć. A gala w samym hotelu, na pewno jeszcze są bilety, więc jak ktoś chętny chce zobaczyć boks profesjonalny. Amatorów, ale myślę, że na całkiem całkiem profesjonalnym poziomie, bo też są chłopacy, którzy no, każdy przygotowuje się, myślę, dosyć profesjonalnie do tego. Myślę, że będą dosyć ciekawe walki i nieraz emocje są dużo większe niż oczywiście u zawodowców, którzy walczą o miliony dolarów. Niekiedy zawodnicy są dużo lepsi niż na takich właśnie amatorskich galach niż na galach. No, ciekawie się to ogląda, no bo tam każdy wkłada w swoje serce i walka jest jak na śmierć i życie, a nie ktoś ma z tyłu głowy, że no i tak zgarną garze i no właśnie, po co sobie dać miskę oklepać i można jechać do domu. Także pamiętajcie, żeby w sobotę oglądać i przede wszystkim kibicować dla Łukasza Lewandowskiego. Także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, zrobił się mały problem, ponieważ Łukasz nie ma z kim walczyć i wytypowaliśmy Mateusza. Idźcie zrobić face to face. No dawaj. Za ile pieniędzy byś stanął ze mną do walki na takiej gali? Chociaż żeby mi na paliwo dali. Żeby mi na paliwo dali, to przyjadę, żeby się tam pozmierzyć. Przyjaciel. Przyjaciel. Nie, było bardzo sympatycznie. Przyjaciel, kolega. Bardzo fajnie zorganizowana gala, 11 walk będzie. Jakby ktoś był zainteresowany, to może uda nam się zorganizować linka do transmisji live. Także serdecznie zapraszamy, tutaj też będą jeszcze bilety do sprzedaży, także jak najbardziej możecie właśnie zobaczyć walkę naszego trenera Łukasza, trenera właśnie z PDR-u, troszeczkę PDR, troszeczkę to się mija, ale gdzieś chłopak też ma zajawkę, fajnie trenuje, dosyć długo, widać, już na pierwszy rzut oka było widać, że nie jest gdzieś tam leszczem, że tak powiem. Laikiem, że faktycznie gdzieś ten sport cały czas przy nim jest. Widać, jest taki troszeczkę podjechany. Fajnie. Dobra, chodź zbieraj chłopaków, bo Tomek z Łukaszem się zami. Głodny jest. A teraz idziemy na Kepsa, na poznańskiego Kepsa od Turasa. Na Kepsa idziemy? Idziemy na Kepsa, no. No to na Kepsa. Trzymajcie się.